Panie prezesie, dzisiaj ważny moment, ponieważ na pierwszym bloku, zawodowym bloku na biomasę będzie wciągany walczak. No to prawda, jest to bardzo istotny element, jeden z kamieni milowych w tej inwestycji. Inwestycja przede wszystkim służy do produkcji w przyszłości energii zielonej i to w sposób bardzo profesjonalny. To znaczy będziemy tutaj spalać w 100% biomasę, przy czym 80% biomasy to będzie biomasa drzewna, natomiast 20% to jest biomasa pochodzenia roślinnego. Mhm. Ten walczak to niektórzy mówią serce, inni mówią dusza bloku. No to zależy, kto udziela wywiadu. Sądzę, że jedno i drugie. Mhm. A proszę powiedzieć mi tak naprawdę, do czego służy ten walczak? To walczak jest to element ciśnieniowy, w którym jest woda, która paruje. Także ona parując musi być zamknięta w tak potężnym zbiorniku, którego grubość ścianki jest około 10 cm. Kiedy popłynie pierwszy zielony prąd? No ja mam nadzieję, że to będzie pierwszy, drugi kwartał roku 2012. Natomiast w pełni inwestycja powinna być oddana do końca roku 2012. Natomiast już te trzy kwartały od drugiego do czwartego mamy nadzieję, że w okresie ruchu próbnego, ruchu regulacyjnego będziemy mogli dostarczać również tę energię. Jakkolwiek chciałbym stwierdzić, że my cały czas produkujemy energię zieloną od kilku lat i jest to całkiem dobry biznes. Problemy są zawsze w momencie, kiedy się cokolwiek realizuje. Natomiast naszą dewizą jest to, aby problemy rozwiązywać i dostarczać obiekt, który ma nie przysparzać żadnych problemów zarówno inwestorowi, jak i eksploatacji, jak i w przyszłości służyć dla okolicznych mieszkańców produkcją zielonej energii. Cóż, to jest raczej taka historyczna uroczystość, ponieważ dawno temu, kiedy rozpoczęto w ogóle montaże części ciśnieniowych, walczak był i zawsze do tej pory pozostaje najcięższym elementem, który należy podciągnąć niemalże pod strop kotła. W związku z powyższym zawsze to była czynność wymagająca szczególnego przygotowania i szczególnego wymagająca szczególnych okoliczności. W związku z czym postanowiono tego typu właśnie wydarzenie świętować jako rozpoczęcie montażu części ciśnieniowej, a przy okazji jako wykonanie dosyć trudnego zadania. W dzisiejszych czasach to nie jest czynność, która może nastroszyć jakichkolwiek problemów, natomiast historia pozostała. 42 tony do wciągnięcia i rozpoczęcie montażu części ciśnieniowej. W dzisiejszych czasach ta czynność nie jest czynnością, która jest obarczona jakimkolwiek ryzykiem technicznym. Tym niemniej energetycy do tej pory świętują rozpoczęcie montażu części ciśnieniowej każdego nowego kotła, oczywiście kotła walczakowego. I z tej okazji dzisiaj pozwoliliśmy sobie zaprosić wykonawcę montażu konstrukcji stalowej, którą będziemy dzisiaj obciążać, no i nowego wykonawcę, który wchodzi dzisiaj na plac budowy, firmę Remak SA. Tak jak nakazuje tradycja, każdy z walczaków ma swoje imię, ale tutaj chciałbym głos oddać panu prezesowi Cieszczewskiemu. Szanowni Państwo, ten walczak nosi imię Piotr. Celowo prosiliśmy o to, żebyśmy go tak nazwali, z tego powodu, że chcieliśmy uczcić pamięć świętej pamięci Piotra Nurowskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej Zespołu Elektrowni Pątwa Adamów Konin. Pan prezes Piotr Nurowski był wielkim orędownikiem produkcji energii zielonej w Paku. Również był jednym z tych, którzy zatwierdzili nam możliwość budowy tego kotła i całego układu biomasy. W związku z tym chciałbym właśnie tutaj w tym miejscu, jeszcze raz oddając mu hołd, przypomnieć, że to on był jednym z tych, którzy inicjowali budowę tego bloku. Nim ochrzcimy walczak, jeszcze chciałbym kilka słów dla przypomnienia powiedzieć. W Polsce mówimy o rozwoju energetyki, o odtwarzaniu energetyki, odtwarzaniu mocy. No cóż, jest to kolejna uroczystość, w której powstaje nowy obiekt, ale to są takie obiekty jak rodzynki w tym cieście, których jest cały czas niewiele w Polsce. Mam nadzieję, że kolejne lata przyniosą więcej inwestycji
To jest kocioł, który będzie opalany biomasą. Kocioł 215-tonowy. Temperatura pary świeżej 515 stopni. Ciśnienie 10 megapaskali. Walczak 42 tony waży i zostanie wciągnięty na poziom 44 metrów. Jako, że najważniejsze informacje są znane, pozwolę sobie poprosić pana prezesa o nadanie imienia walczakowi. Piotr, pozwolę sobie podać odpowiedni trunek. Nadaję ci imię Piotr. Tak samo ważny i będziemy go traktować, montaż tego kotła, tak samo jak każde inne zadanie, które dotychczas Remark realizował. Mogę powiedzieć tak, że jesteśmy po prostu skazani na ten sukces. To wszystko się powtarza, no ale ta treść taka sama. Szefostwo PAP-u, tak sądzę, podjęło jedyną słuszną decyzję, wybierając Posten Müllera na dostawcę tego kotła. Szefostwo z kolei Foster Müllera w moim przekonaniu brało właściwą firmę do montażu tego kotła i jestem przekonany, że tak to jest. No ale Remarkowi zostało tylko tyle, żeby tam poskleić, połapać, pospawać i za parę miesięcy na początku kwietnia zgłosić kocioł do produkcji. Tego życzę przede wszystkim właścicielom, dostawcy, no i pracownikom Remarku. Dziękuję bardzo.